Dzień 18. Legnica. Rano w środzie poszedłem na mszę. Skromny, ładny kościół. Potem siadłem na ławce na ulicy, przy której kościół stoi. Wyjąłem śniadanie. Ciągle to samo. Jakaś kobieta się zatrzymała. Może z powodu tej muszli, co ją teraz noszę na szyi. Uśmiechnęła się. Coś miłego powiedziała. Rzadko to się zdarza. Chwila, uśmiech, mgnienie. Kolejna łyżka kefiru z płatkami. Za mną wzdłuż ulicy, na parkanie odgradzającym plac kościelny, rząd dużych fotografii. Wstaję, przyglądam się. Środa sprzed lat i te same miejsca dzisiaj. Kilkanaście, kilkadziesiąt dużych plansz, pokazujących miejsca w Środzie Śląskiej, przedzielone dystansem kilkudziesięciu lat. Patrzę na jedną z nich. Po prawej stronie planszy kolorowe zdjęcie i podpis Ulica Legnicka. Po lewej jest zdjęcie czarno-białe. Podpis Leignitzer Straße. Przedstawiają to samo miejsce. Widok na wieżę w środzie. Inne plansze skomponowane w ten sam sposób. Kolorowe współczesne polskie i obok czarno-białe historyczne niemieckie. Razi mnie to. Takie ostentacyjne przypominanie o przeszłości tych ziem. O takiej przeszłości, która leżała w granicach innego państwa. Może to Niemcy sfinansowali? Może tęsknią do tych terenów? Może w ten sposób udowadniamy, że to nie nasze, żeśmy je zajęli? Przecież 10 wieków wcześniej nie było fotografii i nie były to ziemie niemieckie. Dlaczego więc o tej właśnie przyszłości przypominać? A może jestem przewrażliwiony, nadwrażliwy? Czy Polacy nie tęsknią za Lwowem? Czyż nie było to jedno z najważniejszych miast Polski? Narody przemieszczają się trochę w jedną stronę, trochę w drugą. Te ruchy, niczym ruchy tektoniczne, wywołują kataklizmy. Są katastrofami pochłaniającymi setki, tysiące, bywa miliony ofiar. I po co? Narody jak mieszkały, tak dalej mieszkają w podobnych miejscach. Ci, co rozpalali ogień wojen, już dawno nie żyją. Nie żyją też ofiary tych ludzką ręką stworzonych żywiołów. Czy my kiedyś zmądrzejemy? Czy ludzie zawsze będą dawać wiarę tym, co jodzą do śmierci, do wojny, do nienawiści? Bo to nasze, tamto nasze, bo tamci źli i trzeba ich zetrzeć z powierzchni ziemi. Ruszam do Legnicy. Zszedłem z asfaltu, idę jakimiś polnymi drogami. Idę i idę, i idę, i w kółko idę. Nie ma końca ta droga. Z nieba leje się żar. Teren wokół płaski, poziomy. Wzrok leci przez niego tak długo, aż zderzy się z jakąś ścianą lasu przecinającą horyzont. Pola nie mają końca. Srebrno-zielone przestrzenie ciągną się jak rozlane morze. To nie tak jak wcześniej, gdzie regularne prostokąty, granice zbóż i przeoranej ziemi. Tutaj nic nie ma. Nie ma granic, nie ma pól, nie ma ludzi. Jest tylko ciągnąca się przede mną droga i rozległe po horyzont płaty zbóż. Nikogo. Nikogo nie ma. Zaczynam odczuwać trud. Robi mi się ciężko. Ale nie tylko z wysiłku, z bólu, jakim częstują mnie stopy, jakim dotyka mnie pas plecaka. Ciężko mi od samotności, że ciągle idę, że nie mam z kim się podzielić, jakąś myślą, spostrzeżeniem. Tym, że zauważyłem ptaka, tym, że się pocę, czymkolwiek. Naprawdę, w komunikacji z ludźmi nie chodzi wcale o treść czy nawet o formę. W komunikacji chodzi o to, że się jest razem, że się dzieli. Czym? Bo ja wiem. Sobą do pewnego stopnia. Zaczynam rozumieć, czym jest odosobnienie. Niewidzialny, niezrozumiały ból. Ciężar, który siada na barkach i przygniata do ziemi. Na drodze jest wysypany jakiś gruz, spore kamienie i resztki jakichś płytek czy cegieł. Gdy się na to stanie, boli.
Taką mają metodę utwardzania dróg. Mijam jakąś wioskę. Właściwiej byłoby powiedzieć cień wioski. Upiorny cień. Tu wszystko się rozpada. Całkiem inaczej niż we wcześniejszych rejonach, w miejscach, przez które przechodziłem. Bezkresnym połaciom pól towarzyszą tu wioski widma. Puste, rozpadające się domy. Gnijące słupy trakcji elektrycznej. Elewacje, które zjada grzyb. Puste oczodoły okien, czasem zarośnięte pajęczyną. Cisza. Ale ta nieprzyjemna. Cisza rozkładu i ruiny. Jak to możliwe, że są takie rejony w Polsce? Na rozpadającym się murze większego budynku wyrasta jakaś gałąź. Tynk pospadał. Poszarzałe od brudu cegły straszą. Muszę się położyć. Nie dam rady iść dalej. Rozkładam niebieski worek na śmieci. Kładę się na nim. Patrzę w górę. Nade mną przewody elektryczne, więc ktoś tu jednak żyje. Gdzieś przecież transportują ten prąd. Liście kołyszą się to w tę, to w drugą stronę. Słońce między nimi spada na moją twarz. Zamykam oczy. Ile razy je otworzę, widzę błękit nieba. Niebo wszędzie jest błękitne. Wcale tego nie zauważamy. Ruszam ponownie. Droga fatalna. Te kamienie urażają stopy. Ciężarówka i dwóch mężczyzn. Coś robią. Kurzy się niemiłosiernie. Przechodzę przez mgłę rdzawego kurzu. Czuję jego smak na wargach. Idę. Ciągle do przodu. Po lewej stronie dwa małe budynki. Elewacja z pierwszego odpada. Drugi ma ściany wymalowane na różowy kolor. Nad drzwiami biała tablica, na której ktoś ręcznie jakimś mazakiem albo małym pędzlem napisał sklep. Matko kochana, co za dziura, co za upadek. Wszystko tu karłowacieje, jakby zapomniane, porzucone, niechciane. Ludzie zajęci są sobą, gdzieś tam, we Wrocławiu, tam gdzie im dobrze, gdzie tworzą cywilizację. O takich terenach jak te nikt nie chce pamiętać. Idę pod górę. Droga jest z zaschniętego, rozjeżdżonego błota. Szczęście, że sucho. Idę pod górę. Jeszcze raz. Teren powoli się wznosi. Muszę odpocząć. Kładę plecak po lewej stronie drogi. Sam kładę się obok niego. Napiszę kilka słów na blogu. Może chociaż tak będę miał namiastkę tego, że do kogoś coś powiem. Czy ktoś to przeczyta? Małe szanse. W tym świecie uwaga ludzi jest cennym towarem. Gospodarują nią wyspecjalizowane podmioty. Kradną tę uwagę, zajmują ją, kierują ku temu, ku czemu chcą. Jakieś tam słowa na blogu. Nikogo to nie obchodzi. Ja nikogo nie obchodzę. Moja droga nikogo nie obchodzi. Czy to ma znaczenie? Nie ma. Po prostu mi ciężko, że nie mam z kim pogadać, powiedzieć. No ale tak naprawdę to był mój wybór. Nikt mi nie kazał. Przeciwnie, wszyscy byli przeciw. Więc odpoczywam. Zbieram siły. Droga wiedzie pod górę. Jest z suchej, pylącej się ziemi. Po obu stronach zieleń traw. Na szczycie wzniesienia stoi pochylone w prawo drzewo. Zaraz stanę, minę je. Nigdy więcej go pewnie nie spotkam. Mijamy tak dni i godziny naszego życia, naszej drogi. Nigdy ich więcej nie spotkamy. To, co się liczy, to czy idziemy do celu, czy gdzieś zmierzamy, czy tylko próbujemy utrzymać się na drodze, bez kierunku, bez tego, co ją uzasadnia, bez miejsca, do którego ona prowadzi. Dalsze kilometry pływają mi w zmęczeniu. Dzwoniłem poprzedniego dnia do schroniska młodzieżowego w Legnicy. Teraz będę musiał je odnaleźć. Te 33 kilometry stają się strasznie dalekie, niezrozumiale długie. Gdy witam tablicę z napisem Legnica, idę już ze skrzywioną twarzą. Robię sobie zdjęcie, jeszcze jedno, tym razem się uśmiecham. Nie należy źle wychodzić na zdjęciach. Miasto jest piękne, czyste, przestronne, nowoczesne. Nigdy tu nie byłem, nawet żałuję.
W parku zaczepia mnie pijany facet. Namawia na jakiś koncert. Nie, dziękuję. Przechodzę przez centrum. Kieruję się wskazaniami GPS. Jakiś ośrodek sportowy. Wydaje mi się, że to tutaj. Chodzę pomiędzy ogrodzeniami, puste budynki, sprawdzam jeszcze raz. To jednak trochę dalej. Nie potrafię opisać swojego zmęczenia. W stopach czuję pulsowanie bólu. Cały organizm zaczyna się buntować. Przeraźliwie chce mi się pić. Było gorąco, a ja już dawno wypiłem całą wodę. Ile mogę jej nieść? Litr? Dwa? Trzy? Niosłem 2 litry. Szybko ją zużyłem. W końcu odnajduję schronisko. Kobieta jest uprzejma. Chyba źle wyglądam, bo oferuje sama z siebie butelkę wody mineralnej. Niech ją Bóg błogosławi. Przypinam usta do butelki. Czuję. Czuję, jak wlewa się we mnie ożywczy płyn. Czy to jest w ogóle płyn? To jest życie. Coś, bez czego nie da się żyć, bez czego nie mógłbym iść, być, istnieć. Odrywam się od tej butelki, oddycham głęboko. Opłata umiarkowana. Gdzie będzie pan spał jutro? No właśnie, nie wiem, może pani by mi coś podpowiedziała. Patrzy na mnie z troską. Na mnie? Na jakieś zwłoki, które przypałętały się do schroniska i mówią, że idą do Santiago. Pewnie wzbudziłem litość swoją posturą i wyglądem. Dostaję wydruk. Właściwie to schronisko jest przewidzianym punktem noclegowym na szlaku Świętego Jakuba. Może to dlatego dostałem odrobinę więcej uwagi, pomocy i serdeczności. Idę do pokoju. Nic nie wiem. Nic nie wiem oprócz tego, że chcę się położyć na łóżko. Mechanicznie wykonuję niezbędne czynności. Który to już raz? 18. Byle prędzej, punkt po punkcie, w śpiwór. Jak wielką ulgą może być zwykły sen.